Witam wszystkich kolegów hodowców bardzo, ale to bardzo serdecznie. Idziemy na targi, zobaczymy, co tam mają, ile rzeczy wam jest niepotrzebnych. Jedziemy. Dawaj, Darek. Idziemy dalej. Land Rover, tu akurat jeden typ karmy z Land Rover'a to Marek stosuje. Kiedyś na drogi oddechowe używałem z tej firmy, był taki preparat, Coryl się nazywał. Teraz oni mają taki zamiennik Bronchial Care, ale on już nie jest tak mocny. Tamten był lepszy, nie? Ale też można polecić, nie? Podejdziemy dalej. Kiedyś bardzo, bardzo podchodziłem do tego tak, że to muszę kupić, tamto muszę kupić i ten, jak to się mówi. I patrzyłem za tymi różnymi termami, preparatami. Szukałem coraz więcej, a później poszedłem po rozum do głowy i sobie przyjąłem jakąś normę, przez co stosuję mniej. A wychodzi to lepiej, nie? Zobaczymy. Czyje to? A, Geraldi. Byliśmy z chłopakami, bo kupywali u nas. Tam co prawda używano, nie? Byliśmy na firmie, zobaczyliśmy, jak to wygląda, rozmawialiśmy z samym właścicielem, także dokładnie tu jest biuro, wchodziliśmy i w tym pomieszczeniu prowadziliśmy rozmowy. Ta miejscowość jest fajna, Szmelc. Także a tutaj no ciekawe tutaj, jak widać, ale co jest teraz dostępne, a to można kupić, nie? Z tych używek niektórych, nie? O. 108 koszy. Mogłoby być troszkę dłuższe, na 120, ale było super. No to jest 3400, ale tak naprawdę wejdzie około 3. Nie? To jest zawieszenie pneumatyczne. Czekaj, sprawdzimy. Upona się trzyma. Jedziemy dalej.
Jak widzicie, ja nie lubię chodzić w garniaku, nie lubię chodzić w koszuli, bo mnie to denerwuje. Kiedyś pracowałem w biurze i musiałem codziennie zakładać koszulę i od tego mam trochę wstręt. Ale może kiedyś nad tym popracuję. Dzień dobry. Jak tam? Chciałem się zapytać. Ciężko tak stać cały dzień? Co? No, lekko nie ma. Lekko nie ma. Dużo ludzi się przewija. Widziałem, ładna reprezentacja. Dlatego warto doceniać to, jak tutaj... Proszę? Mówię, warto doceniać, jak ludzie przychodzą i tutaj pilnują, tak jak pan czy pozostali koledzy. No, oceny sędziowskie. Niech pan powie, bo ja akurat nie pamiętałem, kiedy były oceniane gołąbki. W czwartek wieczorem czy w piątek? W czwartek od rana, nie? Od rana, tak? A przyjęcia były? Środa. Środa? Środa od godziny 15. Od 15 w środę. No. Widzicie, ja sobie robię wszystko na luzie, bo energię daje mi teraz mój syn. Dlatego ja się uśmiecham i mam dużo rzeczy gdzieś, nie? Idziemy. Zobaczcie, możecie kupić miesięcznik, możecie kupić katalogi, możecie kupić cały statut. O, zobaczę, czy statut i wszystkie te, jak to się mówi, i wszystkie regulaminy naraz moglibyśmy kupić, co?
Dzień dobry, uszanowanie. Ja mam takie pytanie. Chciałbym statut i wszystkie regulaminy razem kupić. Ale mamy tylko statut, bo regulaminy na stronie. Aha. No to dobrze. To weźmiemy statut. Za 10 zł. Już. No i ja za 2. Ja za 2 daję. Wie pani co? Poproszę 2. Jeden będzie dla mnie, drugi dla kolegi, bo kolega też będzie się dokształcał. Dziękuję pięknie. Miłego dnia. Dla wszystkich tych krzykaczy, co często są, to musicie sobie przeczytać statut, a dodatkowo na stronie jeszcze musicie sobie pościągać regulaminy, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Bo dość często hodowcy tam, że tak powiem, krzyczą, a nie wiedzą, o co chodzi, nie? Także idziemy dalej. Na razie sobie zrobimy pauzę. Jak widzicie, koledzy, co chwilę kogoś tam spotykamy gdzieś, także idziemy dalej. Darek, może kogoś teraz znowu spotkamy, co? To mogę powiedzieć. Ja chcę tylko poprosić Mariusz, żebyś się pokazał chłopakom. Zobaczcie, jak był filmiki, był. Kolega przedstawia, mówi, tak właśnie, jak Hitler. Baczmy, spocznij, głębie mają lecieć. Tak jest, widzicie, tylko twarda ręka. Trzy lata z rzędu i co? Cały czas pudło. Tylko twarda ręką i powodzenia. Trzymaj się. Dzięki. Ja dzięki, Karol, że mogę was odwiedzić. No pewnie, Stasiu, przyjedź kiedyś. No, ja jeszcze jestem tydzień. Na pewno, to no może w tym tygodniu bym podjechał. Trzymajcie się, kochani. No, na razie. No to udało się, idziemy dalej, nie? Naruś. Chodź teraz, przejdziemy się tędy.
gdzieś szukam tych miksów. No, tutaj już wcześniej prowadziliśmy rozmowę z panią. Tutaj są karmy. Miksy. I ten miks 4, który był, to w tym roku jest miksem 3. Tak jak widzicie. Bardzo mocno energetyczna karma. My ją stosujemy cały czas. Ona ma białka indeks 5,1. Tłuszczy 4,4. Zobaczcie, druga faza ma więcej węglowodanów. A pierwsza faza ma też więcej węglowodanów, ale za to zróżnicowano ilość białek, żeby odbudowa szła szybciej, nie? Także zapas tłuszczu na 6 godzin lotu. Zapas tłuszczu na 7 godzin lotu. Zapas tłuszczu na 10 godzin lotu. Panowie, przy spożyciu 100 gram karmy. Także teraz miks 4 już jest inny. To już jest karma delikatniejsza. Teraz miks 3 jest tym miksem 4, który my akurat używamy z Darkiem. Ładny katalog. Wszystko tak jak widzicie, fajnie poopisywali. Porządnie zainwestowali, jak widać, z kalendarzykiem, ze wszystkim. Także tak samo zobaczcie, nawet na katalogach nie oszczędzali, bo lakier wybiórczo jest położony na zdjęcie, także ładny, brawo. Naprawdę konkretnie to zrobili, nie? Tu wybiórczo lakier jest położony i tu też bardzo ładnie. Katalog sobie weźmiemy, przyda nam się, nie Darek? Nawet dwa. Nawet dwa? To dobra, obierzemy dwa. No. Także te karmy polecamy, ale tutaj jakie mieszanki różne, nie? Młody lotnik. Tu mi się podoba ta karma. Lotowa energetyczna bomba. Już fajna karma. Takie pięćsety, taka bomba, że cholera. No. Także. O, ta dieta booster, Darek, to co ci mówiłem, to co trzeba było wprowadzić przy lotach starych, nie? Szybka opcja odbudowy, zaraz zobaczymy w katalogu, na pewno ją mamy, tą dietę booster, nie? No, a ją będziemy wprowadzać na pierwszy dzień, pierwsze półtora dnia po przylocie, żeby gołębie bardzo szybko odbudowywać, żeby po prostu były petardy, nie? Tutaj mamy w tym, jak to się mówi, dieta booster. Zobaczymy. Kurde, jeszcze tak w tym katalogu nowym się nie odnajduje, ale teraz sprawdzimy. Jest dieta booster, to co nas najbardziej obchodziło. Zobacz, znowu ile białka, 5,1. Jedna i druga ma bardzo dużo białka, fajnie ten. Ale indeks glikemiczny ma wyższy. Także stosujemy po trudnym locie, albo jak chcemy bardzo szybko odbudować. Także te dwie karmy będą nam potrzebne, żeby roczniakami się pobawić. Idziemy dalej. Dobry, witam pana Pawła. Panie Pawełku, jak tam? Dobrze, targi zlecą. Kurczę, trochę tego się długo to wiesz, posiedzieć i to wszystko, nie? Ruch duży, pracy ogrom. Ale fajnie, targi fajnie lecą. Tak? Idzie porozmawiać z hodowcami, jak widzisz, cały czas. No. Gorąco. Ja wszystkim polecam. Paweł ma dobrą, dużą wiedzę, więc jak z nim się rozgadacie, to na pewno coś pomoże. Dokładnie. Powiedz Paweł, z Justyną, Justyna na zewnątrz czy tu?
No, ale tutaj jest, no. Powiem ci, bardzo dobre miejsce. Od razu jak wchodzicie, to możecie w prawo i jesteście przy centrum. Przy centrum, się. Ja tutaj przechodziłem, przeglądałem. Także fajnie. Trzymaj się, Paweł. Dzięki, powodzenia. Cześć. Polisan teraz ma tak zwane prangę zupę. Chodźcie, zobaczycie. Widzicie? Prangę zupę, bo odkupili od prangę recepturę i jest prangę zupę, nie? Także możecie jak coś, to sobie z Polisana kupić i wtedy macie na pewno oryginał. Elektrolityczno, aminokwasowo, tak, białkowy preparat aminokwasowy. Bardzo proszę, skład może sobie przeczytać. Ciekawostką jest również, że zawiera i magnez, i żelazo. Ale bardzo ważne jest, ma też kolagen. Bardzo dobry jest dla tutaj ścięgna. Tak, bezpieczeństwo skrzydeł stawów. Widzę, tutaj również są cukry proste, jak dekstroza, fruktoza, czyli te węgle, o których mówiliśmy. Cukry proste jak najbardziej. Jest też taki bardzo mocny, jakby to powiedzieć, kombinacja magnezu z dodatkami. Wap. Także to pokażemy, bo my sobie tak chodzimy i... który bardzo często tutaj podchodził do mnie pan Kalen. To jest jego ulubiony środek, chyba nawet namawiał Klausa, żeby ten produkt wszedł na rynek. On go cały czas promuje i stosuje, co najważniejsze. Warto dodać, że pan Kalen, czyli rodzina Kalen, w tym roku również miała mistrzostwo Niemiec oraz mieli pierwszego lotnika Niemiec. A ten gołąb był rok temu 9. lotnikiem Niemiec. To taka sensacyjna sprawa, jeśli chodzi o lotniki. Także tak wygląda środek. Też się przyjrzymy. Sprawdzimy, no skupimy, sprawdzimy. Będziemy widzieć. Witam pana Marka. Dziękujemy panie Marku za informację. Pana?